Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, to jest oczywiście kolejny epizod z kariery w FIFA 23, moi drodzy. Jesteśmy w karierze Chelsea Champ, zadanie bardzo proste, trener Thomas Kickenface ma bardzo proste, banalne zadanie postawione mu przez Todda Bowley'ego: przywrócić Chelsea na mistrzowski szlak, czyli wygrać Ligę Mistrzów, a także wygrać Ligę Angielską. Na razie wszystko idzie jak krew z nosa. Chociaż w lidze angielskiej wróciliśmy na nieco sympatyczniejszą pozycję, bo sami widzicie, że już jesteśmy w top 4. Punktów mamy 16 na swoim koncie. Idzie tutaj naprawdę nieźle. Ale jeżeli chodzi o europejskie puchary, tutaj jest katastrofa. Po trzech kolejkach mamy jeden punkt. Na nasze szczęście jedyną drużyną, która tutaj ma ten komplet punktów, no jest Milan. No w sumie nie ma innej możliwości, ale ma tych punktów 9, Dynamo ma 6. Będziemy grać jeszcze mecz z Dynamem, będziemy grać jeszcze z Milanem i z Salzburgiem. Zasada jest bardzo prosta: jeżeli chcemy myśleć o jakimkolwiek awansie i wyjściu z grupy, jedyne co możemy zrobić, to wygrać wszystkie mecze do końca. Moi drodzy, przechodząc do zarządzania drużyną, mnóstwo tutaj było z waszej strony wątpliwości, a raczej sugestii, jak byście widzieli w przyszłości ten skład i przede wszystkim, których zawodników byście posprzedawali. I muszę szczerze powiedzieć, że się zgadzaliście z większością. Jestem w szoku, że Pierre-Emerick Aubameyang, mając 33 lata, że jemu ten overall już tak ekspresowo spada. Ale w praktyce, jeżeli chodzi o nasz skład, to może nie do wymiany, ale no, na pewno już do szukania zastępstwa jest Thiago Silva, jest Cesar Azpilicueta, jest też Pierre-Emerick Aubameyang. No mamy tutaj kilku tych zawodników, którzy mają już tendencję starzejącą się zdecydowanie bardziej niż jakikolwiek wzrost. I jest to trochę martwiący mnie trend. Tak przynajmniej mi się wydaje. Co do pozycji, jakie tutaj mamy, chciałbym, żebyśmy N'Golo Kanté dali pozycję typowo defensywnego pomocnika, żeby on tutaj pełnił rolę tego defensywnego pomocnika, ale do tego chyba muszę cofnąć nieznacznie naszych obrońców, żeby oni mogli stworzyć tutaj przestrzeń niezbędną panu N'Golo Kanté. I teraz się już stało, N'Golo Kanté jest już jako ten środkowy pomocnik defensywny. Kai Havertz będzie tutaj z kolei wystawiony jako środkowy napastnik i on powinien mieć tutaj dzięki temu dużo lepsze możliwości, moi drodzy. No dobra, Mason Mount, zastanawialiśmy się bardzo mocno nad tym, jak ten cały skład poustawiać i szczerze wam powiem, no siłą rzeczy, jak nam wypada Thiago Silva, jak nam wypada Azpilicueta, jak nam wypada, jeszcze o kimś mówiliśmy, że nam jeszcze ktoś się tutaj, Obama, ale on akurat tej pozycji nie dotyczy, no to siłą rzeczy trochę się nam kurczy ta możliwość środkowych obrońców. Zostaniemy wtedy de facto tylko z dwoma grywalnymi, czyli Koulibaly i Fofana, i zastanawiam się mocno, czy nie przejść na formację z czwórką obrońców, gdzie na przykład Mason Mount byłby przekonwertowany na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego albo kogoś, kto mógłby tutaj pełnić rolę skrzydłowego. Jeżeli chodzi o zawodników, o których wy się domagaliście, to na przykład chcieliście tutaj odzwierciedlenia tych transakcji, które były wysoce prawdopodobne w rzeczywistości, czyli na przykład pana Nkunku z RB Lipska, albo między innymi Guardiola z też Lipska. To akurat ciekawe, no ale tak, no moi drodzy, Nkunku i Guardiol to były jakieś takie propozycje, które chcieliście tutaj zobaczyć. Tutaj mamy oczywiście ten nasz nowy raport, który tutaj wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał wcześniej, ale z tamtej perspektywy prezentuje się naprawdę ciekawie, może moim zdaniem nawet dużo, dużo lepiej. Moi drodzy, przejdźmy sobie zatem do wytycznych i będziemy mogli tutaj w tych wytycznych przede wszystkim skauta przekierować do... No właśnie, nie mamy nikogo w lidze niemieckiej, a jeżeli chcemy z tej ligi niemieckiej tutaj wyrwać jakieś perełeczki, to musimy tutaj koniecznie kogoś wysłać. Zatem skaut do ligi niemieckiej i teraz wśród wytycznych szukamy tutaj napastnika, szybki, pracowity, a tutaj wśród dowolnej pozycji zedytujemy to, żeby nie musiał być specem od wolnych, bo jest to nam niepotrzebne. Jedyne co, to wiek tutaj damy, żeby był do 28 lat maksymalnie i od 20 lat. W porządku. Moi drodzy, następny zawodnik, którego będziemy tutaj szukać, to może być ten środkowy obrońca, ale mam wrażenie, że Guardiol może wyskoczyć nam też w tym pułapie.
Okej, mamy za sobą już tutaj jakieś dywagacje, więc chyba trzeba przejść dalej. Przed nami kolejne starcie, tym razem mecz Premier League, wyjazdowe starcie z Bournemouth. Bournemouth ma na swoim koncie zaledwie 2 punkty. Nie chciałbym, żebyśmy my byli jakoś nadzwyczajnie gościnni i rozdali im te punkciki. Moi drodzy, zasugerowaliście, żeby niektóre mecze symulować, że te rozwiązania pokaż tylko ataki, pokaż najlepsze akcje, to jest fajna opcja pod kątem jakiegoś rozgrywania tych mniej ważnych spotkań. No może i faktycznie, może i macie rację. Zastanawiam się bardzo nad tym, czy to faktycznie w taką stronę pchnąć, czy też nie. Ale zanim przejdziemy do tego meczu, chciałbym tutaj zrobić pewne zmiany. Czyli na przykład wpuścić do wyjściowego składu w miejsce Thiago Silva, Cezara, Azpilicueta. Myślę, że też Mateo Kovacic w miejsce Jorginho to jest absolutnie must have. No i poza tym zostaniemy przy takim układzie, jaki jest tutaj aktualnie obecny. Moi drodzy, spróbujmy zatem szybkiej symulacji, bo tego nie robiliśmy jeszcze w tej karierze. I szybka symulacja okazała się być skuteczną metodą. Sterling z golem i Kai Havertz z trafieniem, więc mamy zwycięstwo 2-1 bez czystego konta u Eduarda Mendiego, ale bardzo cenne 3 punkty są i to akurat mnie nad wyraz cieszy. No dobrze, przed nami kolejny mecz, tym razem pucharowy, Carabao Cup, i to będzie idealna okazja, żeby zagrać tutaj kimś nieco słabszym. Mamy propozycję transferu za Jorginho, zgłosił się po niego Manchester City. Moi drodzy, Manchester City daje za Jorginho naprawdę konkretne pieniądze, zważając na to, że Jorginho kończy się kontrakt. To trzeba mieć w pamięci, że jemu się kończy kontrakt. On będzie dostępny na dobrą sprawę już wkrótce za darmo, więc nie możemy tutaj za bardzo wybrzydzać. To jest owszem oddanie Jorginho naszemu ligowemu rywalowi, ale za naprawdę sensowne pieniądze. Czas na starcie pucharowe. Odzywa się do nas Ruben Loftus-Cheek. No i Ruben Loftus-Cheek pyta się, czy dostanie szansę gry. Nie wiem, czy są tutaj jacyś fani Rubena Loftusa-Cheeka, ale ja szansę gry mu jak najbardziej dam, bo chcemy stworzyć sobie po raz kolejny, stworzymy sobie skład tutaj taki bardziej, można powiedzieć, kukuryku cup, no bo to jest puchar, który jak nam wypadnie tutaj, to nic się z nim nie stanie. Absolutnie. No hard feelings, a dzięki temu będzie mógł zagrać sobie. Kepa od pierwszej minuty zagra sobie tutaj. Wspomniany oczywiście Ruben Loftus-Cheek, który nas poprosił o tę szansę gry. Duet tych środkowych pomocników będzie tworzył z nim Gallagher. I przeglądamy dalej. Kukureja, dlaczego by nie? Kolejni zawodnicy to może być Szalobach, może się też pojawić tutaj Aspi po raz kolejny, Fofana, a w miejsce Risa Jamesa no raczej nie ma zbyt wielu alternatyw. Za Kaja Havertza chciałbym bardzo, żeby tutaj dostał swoją szansę Broża, a na lewej stronie może zagrać tutaj Christian Pulisic, a tutaj zostanie przesunięty Sterling na tę stronę prawą. Czy kogoś jeszcze mogę tutaj przerzucić, kto swojej szansy gry nie dostawał od dłuższego czasu? No myślę, że Zakaria jest takim zawodnikiem. Kto wie, może on odnajdzie się od minuty którejś, gdy go wprowadzimy z ławki rezerwowych. Moi drodzy, skoro ten skład mamy ustalony, to czas teraz przejść do pojedynku tego. Moi drodzy, poprzednie starcie wygraliśmy w rundzie trzeciej 3-0 z Middlesbrough, więc teraz trzeba pokazać, na co nas stać w 1/8 finału z Brightonem. Moi mili, zagramy sobie tylko i wyłącznie najlepsze akcje, czyli będziemy zarówno bronić, jak i atakować. Zobaczymy, spróbujemy wykorzystać ten segment właśnie w tym pojedynku. No więc co, zapinamy pasy, startujemy z wielkim hitem. Rozpoczyna Brighton, jestem ciekaw, czy znajdziemy tutaj od pierwszej minuty na przykład Kubę Modera, czy będziemy mieli tutaj jakichś zawodników. A my mamy indywidualny rajd już w 10 minucie. Raheem Sterling kontra Dunk na skrzydle faktycznie i pięknie odegrał do Kaja Havertza. Kai Havertz, odegranie do Sterlinga, moi drodzy, mamy bramkę, prowadzimy. Bardzo ładnie to zrobił Raheem Sterling. Trzeba mu przyznać, że kontrola i opanowanie ponad wszelką miarę. No i Kai Havertz też do samego końca tę piłkę utrzymał przy nodze, a ja właśnie sobie uświadomiłem, że ustaliłem skład Carabao Cup tylko po to, żeby zagrać tutaj tym składem podstawowym.
No bywa czasami, moi drodzy, i tak. A teraz Raheem Sterling. Zagranie na drugą stronę, tutaj jest Mason Mount i Mason Mount huknięcie, moi drodzy. 2-0, dokładnie tak to się robi. Wykorzystujemy te wszystkie szanse, które tutaj dostajemy, bo proszę, rzut karny Brightonu. Edouard Mendy kontra Trossard. I w prawą stronę rzut, ale niestety Leandro Trossard, moi drodzy, pokonał nas z ogromną łatwością. Kompletnie nas zmylił, zatem mamy gola kontaktowego. Jest szansa dla Brightonu również w 33 minucie, żeby pójść za ciosem. Musi asekurować tutaj zarówno Thiago Silva, jak i Kalidou Koulibaly. Okej, zagrożenie chwilowo zażegnane. Oddalamy tę piłkę z naszego obrębu pola karnego i Kalidou Koulibaly dobrze to zaasekurował. Rzut wolny. Chelsea w 36 minucie. Z dobrej pozycji do dośrodkowania, ale ja mam jednak inny pomysł na tę akcję. Chciałbym wezwać tutaj innego zawodnika, tylko że nie mogę wezwać innego zawodnika. O, teraz w końcu się N'Golo Kanté tutaj wyswobodził. Raz jeszcze odegrana ta piłka i Jorginho, ale niestety jest utracona futbolówka. Sanchez wybija tę piłkę i raczej gra już nam nie pozwoli. Dokładnie tak, pojawiła się ta ikonka straty. Teraz atak w 45 minucie. Piłka dograna do Kaja Havertza. W sukurs idzie mu Mount i Sterling na drugiej stronie. No to Kai Havertz może będzie huknięcie. Jeszcze raz Mount. Dlaczego strata? Przecież piłka wylądowała pod naszymi nogami. Nie rozumiem, dlaczego zostało to tak przekalkulowane. 60 minuta. Czy ja mogę zrobić sobie zmiany swoją drogą? Czy te zmiany też są wykonywane w pełni automatycznie? Niestety są wykonywane w pełni automatycznie. Strzał i bramka! 60 minuta. Brighton wyrównuje. Nie tak to miało wyglądać. O, teraz my mamy rzut karny. O, to są nowe rzuty karne. Ja nie wiem, jak się je strzela. Nie, bo jest nowy system tych rzutów karnych. Więc to może być trochę... I o co tu chodzi? No, nacisnąłem blisko. I gdzie ja mam celować? Moi drodzy, to był pierwszy mój rzut karny strzelony w FIFA 23. Jest nowy system, ale jak sami widzicie, udało się nam to wykończyć. Jorginho trafia do siatki. Na całe szczęście już nie z tym swoim charakterystycznym naskokiem. Udało się zmienić też golkipera. 3-2. No ten mecz ma naprawdę długą historię. A teraz jeszcze Brighton ma po raz kolejny okazję na strzelenie bramki. Mewy w natarciu. Trossard. Do niego zagrana piłka. Próbuje to wszystko zaasekurować N'Golo Kanté. Dobrze, ładnie. Thiago Silva. Świetny przechwyt. I teraz indywidualny rajd i okazja na od razu podanie prostopadłe, które zrobię. Mason, musisz to zrobić, od razu odegrać do Kaja Havertza albo i do Raheema Sterlinga. Może być też i tak. I teraz Raheem Sterling! Ależ pięknie to wykończył. Strzał finezyjny z fałsza i Raheem Sterling. No nie bez powodu, nie bez powodu robi to, co do niego należy, moi drodzy. No jeżeli to będzie nasz najlepszy strzelec, to myślę, że nikt się z tego powodu nie zdziwi specjalnie. Raheem z bardzo ważnymi trzema punktami. Moi drodzy, trener Thomas Kickenface ma za sobą kolejną fazę Carabao Cup, a drużyna, która miała być przeznaczona na mecz ligowy, zagrała w tym starciu pucharowym. To oznacza, że chyba w następnym meczu ligowym, który tak czy siak będziemy grać z Brightonem, wyjdziemy tym drugim zespołem. Raheem Sterling, Mount, Trossard, Welbeck. No i tu się już zrobiło naprawdę gorąco, bo odrobili straty, ale na nasze szczęście najpierw rzut karny i Jorginho, a chwilę później Raheem Sterling. Zatem, moi mili, możemy wrócić już do tego, co dla nas najważniejsze. No szkoda, że przepraszam cię, że nie dałem ci szans, Ruben. Obiecuję, że teraz te szanse dostaniesz. Zagramy składem pucharowym w tym meczu ligowym i po raz kolejny zastosuję tutaj ten motyw najlepszych akcji. Kurde, podoba mi się to, moi drodzy. Jakiś mecz sobie na pewno zagramy od A do Z, ale podobają mi się te najlepsze akcje. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. Moi mili, wracamy oczywiście do Premier League. Wiemy, z czym to się je. To ciężki kawałek chleba i nie jest to gierka dla miękkich ludzi. Nie ugalniajmy, że mężczyzn czy kobiet, bo i jedni i drudzy mogą być twardzi albo miętcy.
Dobra, mniejsza z tym, moi drodzy. Przechodzimy sobie już bezpośrednio do spotkania. Myślę, że tak będzie lepiej. Rozpoczyna Brighton. Mają na pewno chrapkę na zemstę. My jednak wychodzimy teraz totalnie innym składem. To jest praktycznie cała inna jedenastka. Powtarza się kto? Sterling, powtarza się też Reece James, ale teraz właśnie jest ten wspomniany Sterling. Strzał finezyjny, obita poprzeczka, Gallagher. Nie zdołał tego dobić, moi drodzy. Szkoda, ale postraszyliśmy niewątpliwie golkipera MF. Teraz kolejna szansa. Ruben Loftus-Cheek znowu napędza atak Londyńczyków. Gallagher. Zagranie do środka, ale teraz Broża miał świetną okazję do asysty. I niestety, moi drodzy, 28 minuta, rzut karny, Trossard. Zobaczymy, czy po raz kolejny strzeli w lewy dolny róg. Trossard! O Jezus Maria, no to jest nieporozumienie, że chłop mi panenką sadzi w ramę. Ta zniewaga krwi wymaga. 33 minuta, Raheem Sterling na skrzydle. Możemy nim zejść do środka i z tej pozycji spokojnie uderzyć finezyjnie. No nie w taki sposób, trochę mnie poniosła fantazja ułańska. Ruben Loftus-Cheek, musimy strzelić bramkę, cały czas przegrywamy i jeżeli my nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, to nikt inny tego za nas nie zrobi. Sześćdziesiąta piąta minuta, trochę kończy się czas. Reece James. Podanie mocne do Rubena Loftus-Cheeka. Ten wycofuje do Azpilicuety. Kukureja. Świetne odegranie. Strzał, nie ma bramki. Jak tyś to, Broża, zmarnował? 85 minuta. Teraz Brighton idzie z kontrą i bardzo źle jesteśmy tutaj ustawieni. Przecież to jest pewne, że tu będzie piłka prostopadła. No co ja miałem w tej sytuacji zrobić? Udało się to wybronić, moi drodzy, ale niestety zaliczamy porażkę. A, trzeba było faktycznie tym składem pucharowym zagrać w pucharze. No dostali szansę ci, którzy szansę dostać mieli, ale jednak jej nie wykorzystali. A Broża, no szczerze muszę powiedzieć, zmarnował tutaj taką jedną sytuację stuprocentową co najmniej. Trzy punkty stracone. Mimo wszystko nie wiem jaką to nam daje sytuację w tabeli, ale musimy się skoncentrować, bo teraz, moi drodzy, przed nami już mecz Ligi Mistrzów. I teraz nie ma jakichkolwiek kalkulacji. Nie ma nawet miejsca na te kalkulacje. Ja przejdę sobie tutaj do personalizacji i chciałbym ustalić kalendarz na nadchodzące dni. Biuro, kalendarz, tak jest. I tutaj możemy zmienić... O nie ten widok. Chciałem to zmienić jakoś tak... Zespół, centrala, może to chce... A, plan tygodnia. Okej, przepraszam. W planie tygodnia chcę zmienić tutaj ustawienia. I teraz damy sobie trening dzisiaj. Tutaj damy regenerację, tutaj damy trening, tutaj damy regenerację i dokładnie na takiej intensywności będziemy działać, jeżeli gramy co 3 dni. Więc teraz, moi drodzy, zrobimy sobie trening, który chcę odbębnić. Więc proszę bardzo, dzień treningowy. O, i trafiło się tak, że powtarzamy dokładnie te same ćwiczenia, które już mieliśmy zrobione, ale no nie, przydałoby się nam, żebyśmy zrobili też jeszcze jakieś inne, których nie mieliśmy. Może to być i dribbling przez labirynt. Proszę bardzo. Kolejne zadanie to mogą być strzały. Coś ze strzałów, może jakieś rzuty karne, może stałe fragmenty gry. Więc niech będą i rzuty karne. I ostatnie będzie podania do celu. Może być podanie i bramka. To jest raczej łatwe stosunkowo, ale powinniśmy też tutaj zbierać te punkty. Więc teraz, moi drodzy, przechodzimy do rozgrywania oczywiście tychże ćwiczeń. Labirynt przez dribbling. Na odwrót. Zaczynamy Mateo Kovaciciem. No to raczej coś, co wszyscy dobrze znamy już od wielu edycji. Nic się tutaj nie zmieniło. Znaczy fajnie, że jest to wprowadzone i uważam, że osobiście te treningi na przykład w trybie kariery zawodnika trzeba by ograniczać, bo wykonując wszystkie treningi na ocenę najwyższą w karierze zawodnika jesteście w stanie bardzo, bardzo szybko sobie wybić swoją postać ponad przeciętność, ale to jest coś, co my też prowadząc karierę Ikera Zapaty w pewnym momencie wprowadziliśmy, że treningów używaliśmy wyłącznie raz w tygodniu. I na przykład walczyliśmy o wyjściowy skład tylko naszymi występami na boisku. No i to jest trochę realniejsze, bo prawda jest taka, że w trybie kariery zawodnika mógłbyś
grać totalnego kaszana przez cały sezon, a jeżeli zrobisz sobie później dobrze treningi, to tak czy siak się znajdziesz w tej wyjściowej 11, niezależnie od tego, jak będziesz paskudnie grał. Może to zmienili teraz w FIFA 23, patrząc na to, że wprowadzili jakieś innowacje też i w FIFA, w trybie kariery zawodnika, no to nie zdziwiłbym się. A teraz spróbujmy sobie przejść tu, przejdźmy sobie też i tu. I pięknie, moi drodzy, mamy ukończone ćwiczenie i ocena, a czas na rzuty karne, które będzie egzekwował Denis Zakaria. Widzimy też tutaj skoncentrowanego Tomasa Kickinface'a, który będzie. Właśnie, rzuty karne, jak się je robi? Mam tu ostrzelone i delikatnie wygiąłem gałkę w prawą stronę i trafiłem. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Kukureja, delikatnie w lewą stronę i Kukureja! Oj, to wyciągnął Edouamendi. No dobrze, a jak będę chciał strzelić lobikiem? Jezus Maria, udało się. Dobrze, raz jeszcze. O nie, 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 co za beznadziejna sytuacja, udało się. Ej, czemu tutaj nie mam trenera? To jest naprawdę ciężkie tak totalnie z zera wyciągnąć te rzuty karne. W porządku, tak czy siak mamy już całkiem dobrą notę. Niezależnie od tego, co by się tutaj miało dziać, to jest w porządku. No i ja jestem zadowolony, moi drodzy. Mamy zatem kolejne ćwiczenie zrobione na A. I to przy tych nowych rzutach karnych to jest naprawdę nie tak łatwe zadanie. Więc teraz podajemy po ziemi. O, to jest jednak inne. To jednak jest troszeczkę inne. Znaczy, chodzi tutaj w tym dokładnie o to samo, żeby szybko wymieniać podania pomiędzy danymi zawodnikami, żeby tutaj nie zamulić tej akcji. Reece James jest tym, którego rola jest wykończenie tych wszystkich akcji. Ojej. Minęliśmy się z tymi podaniami. Dobrze, teraz już powinno być wszystko w porządku. Tak jest, moi drodzy. Zatem, wszystkie treningi zrobione na ocenę A. Wyśmienity, świetny, perfekcyjny trening. Skoro tak, to ja nie będę się tutaj jakoś specjalnie sprzeczał. Możemy sobie zatrzymać te dni treningowe po raz kolejny i przejść teraz już do wiadomości, jakie dostaliśmy. Zakaria za mało gra. Rozumiem, rozumiem i wiem, że tak jest. Dlatego Zakaria zagra w tym meczu. Dogadaliśmy sprzedaż Jorginho, moi drodzy, za 45 milionów 900 za Jorginho, któremu się kończy kontrakt. Akceptuję to od razu i niech leci. Niech leci w świat, moi drodzy. Nie będę tutaj się nad tym długo nawet zastanawiał. Czas wziąć udział w konferencji przedmeczowej. To jest nasz mecz o być albo nie być w Lidze Mistrzów. Musimy teraz wygrać. Bo jeżeli nie, to możemy zostać wyeliminowani z rozgrywek, jak tutaj słusznie dziennikarz zauważył. Tamta porażka to był wypadek przy pracy, teraz musimy się w pełni skoncentrować. Boże, tęskniłem za trybem kariery w języku polskim. A teraz, moi mili, chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że to będzie mecz, który zdecyduje się zagrać od pierwszej do ostatniej minuty. Chciałbym tylko sobie wyłączyć trenera, ale jak już tutaj jesteśmy w zarządzaniu zespołem, to... Co się stało? Co ja znowu kliknąłem? Włączyłem najlepsze akcje, prawda? Powiedzcie mi, że włączyłem najlepsze akcje. Oczywiście, że włączyłem najlepsze akcje. Cholera jasna. Moi drodzy, nie ma rady, jednak ten mecz zagramy też i w taki sposób. Przepraszam, to ja zepsułem. To jest moja wina. Spróbujemy to sobie zagrać na krótko. Jest tutaj Raheem Sterling. Na przedpole. I Jorginho strzał, odbita ta piłka. Dobra szansa, ale jeszcze mamy futbolówkę. Raheem Sterling. I Sterling już teraz piłkę stracił, niestety. To by było na tyle. No dobrze, czy będzie teraz kontra po naszej stronie? Jest kontra po naszej stronie. Musimy zdobyć bramkę, no bez jaj, bo inaczej będzie tutaj naprawdę ciężko. Jest spora przestrzeń w środku, ależ to było dziwne wyprowadzenie tej akcji przez Kaja Havertza. Czemuś ty tę piłkę tak źle zagrał? Kolejna szansa na dośrodkowanie, tym razem Jorginho w 45 minucie. Ja znowu nie zrobię zmian! Jezu, Jorginho, jaki ty jesteś wolny! Indywidualny rajd, tym razem Raheem Sterling. Boże. Dobra, moi drodzy, to jest moja wina, że ja włączyłem ten tryb i widzę te... Od czasu do czasu można go uaktywnić, ale rozgrywanie tak wszystkich spotkań jest bardzo złym pomysłem. Tym bardziej, że chciałem teraz ten mecz zagrać od A do Z, żeby w końcu mieć jakiś wpływ na skład, na ustawienie, a tak jestem skazany na to, co mi tutaj wymyśli komputer. Musimy przerwać te akcje teraz za wszelką cenę, żeby nie móc im pozwolić zdobyć gola.
I tak też się stało. No dobrze, moi drodzy. 79 minuta, kontra Chelsea. Teraz albo nigdy. Mateo Kovacic ma piłkę i widzę tam kogoś, kto może dostać piłkę prostopadłą. Dlaczego, Mount, ty tak się źle ustawiłeś? Ale teraz jest zagranie do Raheema Sterlinga. Raheem Sterling. Mount, czy ty pójdziesz tutaj mi w sukurs? Mount! Mount! Jest bramka! 79 minuta. Udało się w końcu zamienić którąś z tych kontr na bramkę. Mason Mount wykorzystuje świetne podanie Raheema Sterlinga. I mamy szansę na jeszcze podwyższenie prowadzenia w końcówce. 88 minuta, Raheem Sterling. Ja nie wiem, w którą stronę ty, Raheem, biegniesz. Okej, okay. Już teraz wiem. Jeszcze raz Kai, przedłuż to. Mount. Wygrywamy 1-0. Karkołomne to było. Za dużo tych samych akcji. Ja chcę zagrać mecz od A do Z. Na tej 3 minuty ustawiona połowa, moi drodzy. Niemniej mamy 3 punkty. Pierwsze 3 punkty zdobyte. Dodatkowo Milan wygrywa z Salzburgiem, co też mnie cieszy. Powiecie, dlaczego cię to cieszy? A dlatego, moi drodzy, że musimy trzymać kciuki za Milan, że oni będą wygrywać wszystko do samego końca. Wtedy my mamy możliwość powalczyć jeszcze o drugie miejsce. No oczywiście oprócz meczu z nami Milan wygra, ale no, rozumiecie, jeżeli teraz Salzburg by z nimi wygrał, to nasza sytuacja by się naprawdę mocno skomplikowała. A tak... skomplikowała się tylko nieznacznie. Moi mili, czas na kolejne spotkanie. Mamy transfer potwierdzony, pierwszy transfer. Nieudolne negocjacje. Większe wymagania podczas negocjacji pozwoliłyby ci zwiększyć przychody o 400 tysięcy. Wartość zawodnika startuje... O Jezus Maria! Zostałem zjebany przez system, że źle to zrobiłem. Mamy dobrą głębię składu na tej pozycji. Propozycja asystenta. N'Golo Kante jest niezłą opcją na tę pozycję. Głęba składu jest bardzo dobra, a Arthur Nowes ma duży potencjał. Jeśli go rozwiniemy i stopniowo damy mu więcej czasu na boisku, może się stać naszą najlepszą opcją. Ej, no nie mówcie tak. Nie mówcie tak, no. Zostałem zezłomowany. Przecież chłopowi się kończył kontrakt. No to co wy ode mnie? Czego wy ode mnie wymagacie? Jorginho został sprzedany. Mamy comiesięczny raport zwiadowczy, pierwszy ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy, czy mamy tutaj kogoś, kto będzie faktycznie jakimś potencjalnym nowym kapitanem Ameryką. Chociaż jeżeli to ma być taki kapitan Ameryka, jakim jest Christian Pulisic, to może lepiej, żeby go nie było. Kai Havertz może zostać przekonwertowany na pozycję środkowego napastnika i dokładnie to czynię w tym momencie. I Kai Havertz teraz może być rozwijany w tę stronę. Czy kogoś jeszcze tutaj mogę gdzieś pchnąć, w jakąś stronę rozwinąć? Myślę, że ci zawodnicy są tutaj całkiem sympatycznie rozstawieni. Zakaria. Ja bym chciał tego Brozę tutaj ruszyć, bo Broza pamiętam, że miał po prostu skandalicznie... Okej. Okay. Chłopie, niech ci się rozwijają te słabsze nogi. Broza miał jakiś tam bardzo słaby wynik. Natomiast w przypadku Masona Mounta, no zastanawiam się, jak tutaj Masona rozdysponować. No dobrze, moi mili. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy pierwszy transfer sfinalizowany. Jorginho opuści nasz klub, mimo tak kończącego się kontraktu. Ta umowa mimo już tak wygasa, to udało się tutaj coś wynegocjować. Ja się nie zgadzam z oceną. Ja się nie zgadzam z oceną, jaką tutaj nam postawili. Po prostu się z tym nie zgadzam. Czas na kolejne starcie, czyli mecz z West Hamem United. I moi drodzy, skoro nie udało się nam wygrać żadnego tego, skoro nie udało się nam zagrać tamtego meczu, skoro nie udało się nam zagrać tego, to teraz z West Hamem sobie zagramy. A my mamy propozycję transferową za Christiana Pulisica, którą sobie przyjmę z chęcią, ale Barcelonie sprzedamy go za minimum 58. Moi drodzy, próbujemy sprzedać też i Christiana Pulisica, który też jest na wylocie. Absolutnie, trzeba się takich złogów pozbyć z tego zespołu. Czas ustalić zarządzanie zespołem. Od pierwszej minuty zagra sobie tutaj Denis Zakaria, którego ja chyba chciałbym w ogóle wykupić. Tak mi się wydaje, że to by nie był taki zły pomysł. Hakim Ziyech, ciebie pożegnamy, wpuścimy sobie tutaj Brozę. Myślę, że za Kaja Havertza może od pierwszej minuty zagrać Pierre-Emerick Aubameyang. I Kuku zagra w miejsce Chilwella. Zatem, moi mili, zagramy, w końcu zagramy mecz. Od A do Z. Żadne akcje, żadne przestawianie, tylko gramy. Moi drodzy, mamy... Trenuj podstawowe umiejętności. Użyj X, by podawać piłkę po ziemi między zawodnikami. Naciśnij przycisk... Co to jest? Co tu się dzieje w ogóle? Jakie piękne wprowadzenie! Wow!
No jestem pod wrażeniem, wygląda to naprawdę super. I no, nowy stadion West Hamu też wygląda super. Imponujący jest, niewątpliwie. Moi mili, w takim razie chyba przejdziemy już sobie bezpośrednio do spotkania. Forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air i widać te banieczki, co jest mega ciekawe, ale stop. Trzeba wyłączyć trenera. Pokaż trenera FIFA. Ukryj. No, to jest dla mnie zalecane, żeby go ukryć. Jednak chciałbym go ukryć, więc teraz go jak najbardziej ukryjemy. W końcu widzimy wszystko tak, jak należy. W prawym górnym rogu mamy jakieś wytyczne, mamy jakieś cele. Sam nie wiem właściwie, o co chodzi. Gramy na 3 minuty połowę, więc to będzie ekspresowy mecz, ale to też jest fajne rozwiązanie. Raheem Sterling. Pyk. Dobre podanie. Ty, no propsują mnie, że podaję piłkę po ziemi. Niemożliwe. Sterling. Jorginho, no ale no ty, no właśnie, Jorginho. Ciebie w ogóle muszę wyrzucić z wyjściowego składu. Nie dajesz nam już tyle jakości, ile dawałeś. Oho, teraz fatalne dogranie. Dobra, a jak wyłączyć te wszystkie adnotacje? I w ogóle jaki jest gigantyczny wskaźnik tego zawodnika. Oj. Oj, 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 Paketa. Paketa, próba strzału, dobrze. Zostało to zablokowane przez Zakarię. No właśnie, niektórzy z was mówią, że Cornel, może faktycznie tą receptą na problemy ze środkiem obrony jest i Denis Zakaria, który mógłby zostać przez ciebie wykupiony i przekonwertowany jednak na tego środkowego obrońcę. Mówicie, że jest on tam naprawdę świetny. A teraz Pierre-Emerick Aubameyang zadaje piłkę do naszego najlepszego strzelca, Raheem Sterling. Raheem Sterling, finezyjnie. Jak to wyłączyć? Dobry strzał, dobre te... Co to jest? Spróbujemy sobie dośrodkować piłkę nieco wyżej. Mount. Tutaj jest Silva. Pierre-Emerick Aubameyang walczy o tę piłkę, ale nie dotarł do niej w ogóle. Reece James. Nie widzę w ogóle layoutu tego normalnego. W sensie nie mam na dole, który zawodnik jest przy piłce i tak dalej. I też nie wiem czemu. Mam wrażenie, że wcześniej, jak graliśmy w tym trybie symulowanym, to że było. Czy już przestanie mi teraz informować mnie o dobrym podaniu? Chyba tak. To jeszcze muszę wykonać odbiór tradycyjny i dobry strzał. O, proszę bardzo, odbiór tradycyjny zrobiony. No to jeszcze strzał jeden i będzie ok. Kuku, asekuruj tutaj z Fofaną. Bardzo ładnie, 33 minuta. Wszystko jest przerwane. Kuku, tylko się nie zachowuj tutaj jak krychowiak. Ja wiem, że teraz wyglądasz podobnie. Kukureja, ładny przechwyt. Oj, 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 Sołczek, Sołczek bez faulu do samego końca. Wybicie tej piłki. Sterling. Zuma. O matko boska, ależ to poklepali, moi drodzy, niestety. Trzeba oddać West Hamowi, że zrobili tutaj naprawdę ogromną robotę. A te bańki są trochę wpieniające. Trzeba się do tego przyzwyczaić, albo... też to wyłączyć. To jest, moi drodzy, trochę chaos się dzieje w tym trybie kariery, ale to mam wrażenie, że głównie ze względu na te ustawienia. Teraz Mason Mount, dogranie piłki, Aubameyang miał okazję do strzału przewrotką finezyjnego, ale tak się niestety nie stało. Paketa. Coufal. Thiago Silva, dobrze, wszystko przerywamy. I Raheem Sterling, a sędzia mi nie dał pochlować tej akcji do końca, bo się mecz zdążył skończyć. Declan Rice, też zawodnik, który był z Chelsea czy Manchesterem United łączony od tak długiego czasu, że to się w głowie nie mieści. Jorginho, w twoje miejsce bardzo chętnie zobaczę pana Kante, a może i w przyszłości Kovacicia. Kovacic może za Zakarię. Na razie niech wchodzi N'Golo Kante. Mamy zrobione podania, mamy zrobiony przechwyt, więc musimy oddać jeszcze dobry strzał. W sumie oddaliśmy technicznie rzecz biorąc chyba jeden. To nie jest najlepszy wynik. James. Koulibaly. Może trzeba spróbować tego power shota w końcu. Raheem Wybili mnie w ostatnim momencie. Sołczek. Oj, 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 oj
porządku. Raheem Sterling, no gdzie faul, panie sędzio? Panie sędzio, to nie zgadzam się absolutnie z tym, jakoby to miał być faul. Zróbmy sobie zmiany, wybijmy ich troszeczkę z rytmu, a dlaczego by nie? Niech pojawi się tutaj kolejny zawodnik, który się pojawi, to będzie pan Broza. Kai Havertz pojawi się w miejsce Mounta. Myślę, że faktycznie trzeba zamienić ich tutaj miejscami i pojawi się w miejsce Zakarii Kovacic i ostatnim będzie Chili w miejsce Kukurei. 5 zmian, moi drodzy, i wykorzystamy te 5 zmian. Strzał! O! Paketa. Zrobił, co do niego należało. Przepięknie wykorzystał ten rzut rożny. Ale nie tu. Jeszcze raz, James, odegranie tej piłki. Kai Havertz, do niego zagrana futbolówka. I teraz Havertz. Czemu ten pasek jest taki tutaj? Czemu jest tak dziwnie? O, no to pięknie przymierzyłem. Czy to wygramy? Tak jest, Koulibaly wygrywa pojedynek fizyczny. Ale Broża stracił piłkę od razu. Paketa. I znowu strata. Fornals. Sterling. Kai Havertz. O! Aj, myślałem, że to, że coś z tego wyjdzie. Emerson. No na razie ciężary, powiem wam szczerze, żeby wymyślić tutaj atak tak totalnie od podstaw. Inaczej się w to gra niż futa. Te kilka spotkań, które zagrałem w fucie, jednak zupełnie inaczej przebiegało. Koulibaly. I teraz Kovacic. Oddanie tej piłki do Kaja Havertza. Oj, kapitalny prze... Nie kapitalny przerzut, bo Broża, powiem wam szczerze, że za każdym razem jak go wystawiam, a usilnie go wystawiam, bo chcę rozwinąć tego chłopa, to bardzo często daje mi znak, że nie, to nie jest dobry pomysł, żeby dawać mu szansę. Kante. Ależ dobrze strzelił, ale Areola niestety w sumie dostał tą piłką bardziej. Trzeba tak to nazwać, rzecz po imieniu. Może teraz. Thiago Silva, ależ to by siadło. Jarrod Bowen. Próbuje nam uciec. Goni go Thiago Silva wspomniany. Chociaż nie jest to raczej pościg z kategorii tych pasjonujących najbardziej. I złe podanie. Kovacic. Panowie, to może chociaż bramka na otarcie łez. Honorowe trafienie. O, dokładnie tak! Broża, no i bez żadnych power shotów, tylko tradycyjnie to strzelił facet. No dobrze, no chciałem złapać piłkę, ale ten postanowił się niestety... No rozumiem, no cieszy się, strzelił bramkę. Moi drodzy, ciężko. Jeszcze się nie mogę do końca dogadać z tym zespołem. Tak czy siak mam wrażenie, że to creme de la creme, dla którego wszyscy się tutaj zebraliśmy, zacznie się dopiero lada moment. Jak my będziemy w stanie też wpłynąć bezpośrednio na... nasz zespół. Na razie udało się nam sprzedać Jorginho. Negocjujemy transfer Christiana Pulisica. A co się okaże dalej? No to już przyniesie przyszłość. Na razie jestem pozytywnie nastawiony. Mamy ofertę wypożyczenia Chukwu Emeki. O, do AZ Alkmaar to by była super opcja, więc ja zlecę tutaj negocjacje z wypożyczeniem na 2 lata nawet. Kolejna propozycja to jest do VfL Bochum. No tutaj... może na rok, ale do AZ Alkmaar chciałbym, żeby poszedł bardzo. Kapitalny kierunek do rozwoju. Moi mili, my w tabeli aktualnie spadliśmy na 6. lokatę. Mamy 19 punktów. Jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, tutaj jest Tottenham. Drugi jest Liverpool. Ja się pytam, gdzie jest Manchester City i dlaczego do Diaska jest 10, skoro mają tam Erlinga Haalanda. Niezrozumiałe dla mnie. Najlepszym strzelcem jest Nunes, drugi jest Adams, Mitrović, Fernandes, a gdzie jest Haaland? Nie ma Haalanda kompletnie w trybie kariery. Oferta transferu również za Hakima Ziyecha, ale dlaczego
wszyscy się interesują, no znaczy w większości interesują się naszymi piłkarzami zawodnicy, kluby, które są naszymi ligowymi rywalami, najprościej mówiąc. Moi drodzy, spróbujemy dogadać kolejną transakcję. Dogadaliśmy wypożyczenie dwuletnie Carneya Chukwuemeki do AZ Alkmaar, zaakceptuję je z ogromną chęcią. I teraz zobaczmy, czy uda się jeszcze to dopiąć teraz. Dogadaliśmy też wypożyczenie ewentualne na 2 lata do VfL Bochum, więc pytanie, jak to wszystko dalej się potoczy. Trwają cały czas negocjacje w sprawie Ziyecha i Pulisika. I mamy informację o dogadanej sprzedaży. Pulisic za 64 miliony 400 miałby opuścić nasz klub na rzecz FC Barcelony. Dobra kwota, jak na zawodnika, któremu też się kontrakt powoli kończy, ale przede wszystkim chcemy się go pozbyć. Myślę, że całkiem sensowna propozycja. Moi drodzy, to by było na tyle. Kończymy ten odcinek w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeżeli chodzi o zarządzanie drużyną, tutaj musimy zrobić podstawową rzecz, czyli Jorginho stąd po prostu wyrzucić. Gallagher może trafić na ławkę rezerwowych spokojnie, z powodzeniem. No i trzeba myśleć dalej, co z tym składem robić, jak to wszystko ustalać i układać. Mamy tutaj Chalobacha i ja się zastanawiam, czy Chalobach nie powinien też być tutaj jakoś przez nas pakowany do składu. Tylko problem jest taki, że Chalobach ma 23 lata. W FIFA ma 76 punktów overalla. I nie wygląda to jak na ogromny potencjał na niesamowity rozwój u tego zawodnika, mówiąc najprościej. Bo przechodząc do jego planu rozwoju, no on za 6 tygodni rozwinie się na 77 punktów overalla, ale nie ma tutaj jakiegoś, nie ma tutaj wbitej dwójki, jeżeli chodzi o ten rozwój. Co do wypożyczonych piłkarzy, tak średnio sobie radzi większość. Takiego Lukaku, jak wróci do nas, no to moi drodzy, pierwsze co, to będziemy chcieli go oczywiście sprzedać, żeby móc z nim, no na bazie jego, planować tutaj jakikolwiek budżet.